wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. W tym roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, czytamy fragment listu do Tesaloniczan, pierwszego listu do Tesaloniczan. Święty Paweł napisał go, ponieważ Tesaloniczanie czymś bardzo się przejmowali. Martwili się, jaki będzie ich los, jeśli odejdą z tego świata przed powtórnym przyjściem Chrystusa. To ciekawe, prawda, że właśnie to, paruzja, powtórne przyjście Pana, było głównym tematem ich rozmów. Mam wrażenie, że z nami jest zupełnie inaczej, że w naszych rozmowach ten temat prawie w ogóle się nie pojawia. Niewiele więcej pojawia się w czasie homilii na ambonie, w czasie katechezy, czy, jak sądzę, w konfesjonałach. A przecież tak naprawdę to ten właśnie temat powinien określać cel naszego chrześcijańskiego życia. W Ewangelii słyszymy z ust Chrystusa ostrzeżenie. Jezus mówi: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Ludzie mdleć będą ze strachu. Czy właśnie przed tym Jezus nas ostrzega, przed tymi kataklizmami? Nie. Nasz Zbawiciel ostrzega nas przed czymś zupełnie innym. Dalej mówi: uważajcie na siebie, uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. To jest prawdziwe niebezpieczeństwo. Bardziej niż dramatycznych wydarzeń, które mają wstrząsnąć tym światem, powinienem bać się tego, co może uczynić moje serce ociężałym, przywiązanym do tego świata, przywiązanym do jego trosk, do tego wszystkiego, co i tak przemija. Wtedy, w takiej sytuacji, koniec świata będzie rzeczywiście jak potrzask, bo to, co zostało usiedlone przez doczesność, skończy się wraz z nią. Czy jest sposób, aby tego uniknąć? Końca świata uniknąć się nie da, ale da się uniknąć swojego końca, kiedy jest się zjednoczonym z tym, który nie przemija, z Bogiem. Rzeczy bowiem mają swój początek i swój koniec, a ludzie? Człowiek jest stworzony wolny i jest stworzony do nieśmiertelności, a zatem nie ma końca, ale ma swój cel. Może uznać, że tym celem jest Bóg i życie z Nim w wieczności. Może wszakże także uznać, że jego życie, życie ludzkie, polega tylko na metabolizmie. Przemiana materii wszakże dokonuje się bez udziału naszej wolnej woli. Nasze ciała rosną, czy tego chcemy, czy nie. A kiedyś rozłożą się także, znów, niezależnie od naszej woli. Ale możemy podjąć wolną decyzję. Możemy określić cel naszego życia. Wolność jest domeną ducha. Jezus mówi więc do nas: czuwajcie i módlcie się. Niech taka postawa określa cel mojego życia, cel moich dążeń.
Wszystkim, którzy za cel swojego życia stawiają sobie przygotowanie na powtórne przyjście Pana, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.